Siema, siema, moi drodzy, jak tam zdróweczko, wszystko fachowo? No to dobrze, widzicie to z tyłu, już wiecie gdzie jestem. Jestem w Radiu Zachód, zaraz będzie wywiad z Adamem na żywo i będzie jakaś tam transmisja online i tak dalej, także moi drodzy, ja wam podlinkuję, gdzie tu możecie znaleźć co i jak, no i pokażę wam od zaplecza jak to radio wygląda. Ja tu jestem pierwszy raz, więc mam tremę. Lecimy. No i fachowo. Mocno mają tą wodę tutaj. A tu mamy, dzień dobry, witam serdecznie. Zobaczcie jak to wygląda, pan Andrzej, dobrze pamiętam? Tak jest. No, pan Andrzej czym się zajmuje? Realizuję program. Wypuszczam dźwięki, piosenki, puszczam Monikę. Monika tam, będziemy z Moniką rozmawiać. Monika jest w studiu, też was pozdrawia serdecznie. Zaraz ja tam sobie usiądę na tym czerwonym krześle i będę z wami rozmawiał. No, a to wszystko jeszcze raz powtarzam, 103, 106 FM, będziecie mogli tego wszystkiego posłuchać. No, pana Andrzejowi nie będziemy przeszkadzać, Monika jeszcze tam prowadzi i tak dalej. No, zobaczcie, mają tutaj takie salony, no co mówisz, do drzwi, tam do Moni pójdziemy, a ja sobie poczekam spokojnie, wiecie gdzie, na poczekalni, napiję się wody, bo jest zimna. Chodzimy, moi drodzy. I teraz, dzień dobry pani Moniko, dzień dobry, zobaczcie jak to fachowo to wygląda, o kurczę, i tu pani Monika będzie przeprowadzać ze mną, no to fachowo siadamy moi drodzy, no i posłuchacie trochę tego bajerzenia Adama, a będzie fajnie. A to ja w słuchawkach nie chcę rozmawiać. Możesz się też bardziej stresować. Tak, będę się stresował, poza tym do fryzury mi to nie bardzo i okulary i te. No, moi drodzy, a wy jesteście, widzicie mnie, no to dobra. Ja wam pokażę o co tu chodzi, zobaczcie, Monika się śmieje. Ale patrzcie jakie tu w ogóle mikrofony są, urządzenia i tu się wciska, naciska i można tam z panem Andrzejem sobie porozmawiać. No, a z panią Moniką to widzicie, my sobie tak, no, bajerzymy jeszcze, mamy 10 minut do wejścia, także wytrzymajcie. Realizator serwisu z Robertem, gość. Realizator, to teraz moi drodzy, zobaczcie, zaraz będę tam w tym okienku. Tak wam pokażę, jest tam pan. O właśnie, który... No, zaraz go usłyszycie. Ognisk wirusa ASF u świń w naszym kraju, mówi główny lekarz weterynarii w gorzowskich parkach. 5,5 minuty po godzinie 17:00 przed mikrofonem ponownie Monika Bartkowicz-Krzysztof na realizacjami. Jeszcze jedna popołudniowa godzina z Radiem Zachód na 103,106 FM. A zaczniemy ją dość nietypowo audycją z życia rodzica, w której porozmawiam o tym, czy pasja i bycie rodzicem jest możliwa do połączenia. Moim gościem będzie Adam Malerowicz, prezes stowarzyszenia 4x4 Dream Team. Zaczynamy za chwilę. Grubo. Z życia rodzica. Zapraszam na audycję Z życia rodzica, którą przypomnę możecie Państwo oprócz słuchania na 103,106 FM oglądać na naszym profilu facebookowym oraz na platformie YouTube Radia Zachód. Zachęcam także do zostawiania komentarzy pod rozmową, którą możecie Państwo oglądać, a dziś tematem przewodnim rozmowy jest pasja i bycie rodzicem. Czy to możliwe, aby połączyć jedno i drugie? Moim gościem w studiu jest Adam Malerowicz, prezes stowarzyszenia 4x4 Dream Team. Dzień dobry. Dzień dobry Moniko, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i oglądających. Zanim zapytam, jak udało Ci się wciągnąć dzieci do swojego świata hobby, bo okazuje się, że jest to możliwe, to poproszę, abyś trochę opowiedział o tym, co robisz, o swojej pasji. Tak jak wspomniałaś, jestem prezesem stowarzyszenia Dream Team. Jeździmy samochodami terenowymi, podróżujemy po Polsce, po Europie, ale przede wszystkim też robimy imprezy integracyjne i to dla firm i imprezy okolicznościowe jakieś, ale też robimy rajdy samochodowe, na których bawią się doskonale nasi koledzy, znajomi,
uczestnicy. Między innymi jak zbieramy jakąś na przykład gotówkę, uda się, no bo to wpisowe wiadomo, że zawsze występuje na tych imprezach, to robimy też takie imprezy charytatywne, czyli przekazujemy gdzieś i pomagamy. Miało to miejsce w 2019 roku, ostatnie Andrzejki, jakie zrobiliśmy offroadowe, zebraliśmy bardzo fajną sumę pieniędzy i pomogliśmy rodzinom w remoncie łazienki albo zbudowaniu łazienki od podstaw. Pomogliśmy, to było gdzieś w Głuchowie, gmina Sulechów, ale też między innymi dom opieki nad starszymi w Kruszynie dostał od nas wypoczynki. Także tak no prężnie działamy jako stowarzyszenie. Ze szczytnym celem. Tak, doszliśmy do wniosku, że my mamy swoje firmy, pracujemy gdzieś na etatach, stać nas na życie takie normalne, jakie mamy. A przy okazji mamy dobrą zabawę, robimy jakieś fajne imprezy i pomagamy innym. To jest takie super. No. Mnie zaciekawiło to, że na takich właśnie spotkaniach offroadowych znajdują się także rodziny z dziećmi. O, to jest w ogóle coś wspaniałego ze względu na to, że może jeszcze powiedzmy tam w latach 2008 nie było to tak mocno rozbudowane i dostęp do tych samochodów terenowych to nie są tanie rzeczy, więc gdzieś jakąś gotówkę większą trzeba mieć na zakup takiego samochodu, ale prawda jest taka, że no jest teraz popyt na to wszystko i te imprezy jak najbardziej dla dzieciaków są wskazane i no, my jako rodzice chcemy zapewnić jakąś atrakcję tym dzieciakom i jak się jedzie takim samochodem terenowym, można jakieś zagadki porozwiązywać, łamigłówki, no to te dzieciaki, jakbyś to zobaczyła, to po prostu jest takie emocje, jak one tam gdzieś latają pomiędzy samochodami, ale w kamizelkach. I to wszystko jest tak, żeby no po prostu dbać o to bezpieczeństwo tych dzieci, nie? To jest taka podstawa u nas. Czyli wszystko dobra zabawa, spędzanie wspólne czasu, ale z głową. No, przede wszystkim, no to są samochody, to nie ma żartów tam, nie? To jest gdzieś teren, podjeżdżanie do jakiegoś drzewa, jakiś backup jest, no trzeba to podbić, to jest frajda, ale może coś niebezpiecznego się stać, nie? Dlatego dmuchamy na zimne, zabezpieczamy te dzieciaki, kamizelki muszą mieć ubrane, no i wtedy jak najbardziej mogą brać czynny udział w tej całej zabawie. W jaki sposób ty przekazałeś swojego bakcyla dzieciom? Wiesz co, cała historia zaczęła się tak naprawdę w 2014 roku, kiedy to zakupiłem pierwszy samochód terenowy. Byłem po niego bardzo daleko, bo aż Dużnina gdzieś tam za Bydgoszcz zajechałem. Ten samochód był w opłakanym stanie, ale miał napęd na 4 koła. Strasznie mi się spodobał, był to SJ413. Nic to wam nie mówi, drodzy słuchacze, na pewno, ale ktoś, kto się zna, no to wie, o czym mówię. To była pierwsza terenówka, ale tak naprawdę dwa miejsca i miałem już dwójkę dzieci, więc no mówię, kurczę, no zabrałem jedno na przejażdżkę, później drugie i tak na zmianę, trzeba było coś kombinować. Później no trochę większego samuraja kupiłem, ale to dalej to nie jest to samo. No i przyszło kolejne dziecko, a mam ich trójkę. No to w końcu przyszedł czas na duże auto. Duże auto, Nissan Patrol. Pierwszy mój samochód tak poważny i później pierwsze modyfikacje, bo tak naprawdę zbudowałem cały ten samochód od podstaw dla siebie, jeździ do tej pory. Ale ty go jakoś przystosowywałeś do tego, żeby tam też bezpiecznie czuły się twoje dzieciaki? Znaczy, czy można przystosować auto, żeby bezpiecznie się czuły dzieciaki? Mhm. Podstawą jest to w offroadzie, że mamy takie jakby wszystkie gadżety offroadowe, taki szpej to się nazywa u nas, czyli tak, łopaty, liny, szekle, zblocza i tak dalej. Najczęściej to wszystko ląduje gdzie? W bagażniku. Podczas ostrego hamowania, cokolwiek, trawersy, jakieś nierówności, może to wylecieć, więc podstawą jest zawsze zabezpieczenie tego wszystkiego w bagażniku. I każdy rodzic dba o to, żeby taka szekla, która waży powiedzmy 2 kg, ona nie wyleciała podczas hamowania, wypadku, czegokolwiek, bo to jej auto może dachować, bo różne sytuacje w życiu się zdarzają. Więc podstawą jest to, żeby zabudowę zrobić jakiegoś tyłu, żeby zabezpieczyć te wszystkie elementy, żeby one po prostu no nie latały, nie mogą być luźne, nie? Od tego się zaczyna, no ale tak naprawdę Monika no, chce się pojechać w teren na oryginalnych oponach, no nie da się daleko pojechać, więc kombinacje, jakie wsadzić te opony, czy 33 cale, czy 35, no to później się kupuje takie opony, montuje się to wszystko i nagle dochodzisz do wniosku, no przecież ten samochód niby wysoki, a jednak niski, więc trzeba go podnieść do góry. Więc robimy lift zawieszenia, 2 cale, 3, 4, to zależy od modelu i marki samochodu, nie? Ty też dokumentujesz na swoim profilu facebookowym i na profilu YouTube'owym na kanale, który zresztą sam prowadzisz, to co robisz.
Widziałam tam także syna twojego w garażu. Czy on ci pomaga przy tych robótkach samochodowych? Uczysz go czegoś? No tak, synuś mój kochany Kubuś skończył 7 latek. Teraz między innymi miał urodziny 7. Byliśmy na majówce w Sierakowie, także zrobiliśmy mu konkretną urodziny offroadowe. Bardzo się cieszył i był z tego mega dumny. Ale wracając do tematu, tak, mój syn lubi przebywać w garażu, lubi majsterkować. Pomaga mi niejednokrotnie i tak naprawdę no to jest chłopak. Chłopak potrzebuje takiego, no takiej ojcowskiej ręki. I no ja chcę mu przekazać tą wiedzę ogromną, ale no nie mogę pominąć swoich córek, bo mam dwie, Samantę i Nicole. I tak naprawdę Samanta... Ja także widziałam zdjęcia. Tak, i Samanta jest taka, że potrafi na przykład w samochodzie osobowym, już mówimy tu o osobowym, wymiana opon z letnich na zimowe, podnosi lewarkiem samochód, odkręca kluczem pneumatycznym koła. Także dziewczynka, która miała na przykład 7-8 lat, już to robiła, nie? Nie wiem, co powiedzieć. No, mogę powiedzieć jeszcze, że moja córka Nicola, najstarsza, teraz ma 14 lat, w wieku 4 lat zaczęła jeździć na krosie, później na kładzie i taka. To wszystko brzmi tak bardzo mocno wyczynowo, to oczywiście jest wszystko pod twoją opieką, pod czujnym okiem. Jest to pod okiem, ale jest też jak bezpieczeństwa przy okazji. Oczywiście, że tak, no przede wszystkim to jest zabezpieczenie dziecka, czyli ochraniacze, wszystkie kaski i tak dalej, żeby to było, no ale też tłumaczenie, na przykład nie ma u mnie, ja zajmuję się też malowaniem pasów, więc u mnie pachołków jest pod dostatkiem. I pierwsze, co wymyśliłem dla dziecka, jak wsiadło na krosa, no to, że musi nauczyć się równowagi, więc na całym podwórku porozkładaliśmy pachołki i były robione różne serpentyny, slalomy i tak dalej, że musiała się zmieścić i tak ćwiczyła, naprawdę ćwiczyła 2 tygodnie, a później już wiadomo, no pojechaliśmy na prywatny teren, na naszą łąkę offroadową, koło naszej siedziby w bunkrze, no i tam były po prostu pierwsze szlify jeżdżenia takiego na tym krosie. Do tej pory lubi coś takiego. Czyli nie? Patrzą na tatę i interesują się, chcą tego próbować. No i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby one się jednak tym interesowały. Na pewno. Sprawia ci to sporą frajdę, jak widzisz swoje dzieci, że interesują się tym, co ty. Oczywiście, że tak, no bo... Na przykład mój syn, wchodząc do warsztatu, pobrudzi się trochę od smaru. No to ja widzę siebie, jak ja z dziadkiem gdzieś tam funkcjonowałem, zawsze w stodole. Później tata mi smykałkę jakąś tam przekazał do tej mechaniki. No i tak naprawdę ja teraz widzę, jak moje dziecko robi to samo. Nie? A powiedz, od czego w ogóle zacząć taką przygodę z samochodem terenowym? Trzeba mieć jakieś specjalne przygotowanie, wiedzę, umiejętności? Co chodzi o umiejętności? Umiejętności się nabywa po zakupie samochodu, bo tak jest zazwyczaj. Ale tak naprawdę no, kupno samochodu terenowego, dobrego, to jest podstawa, bo teraz są samochody w różnym stanie. Tak? Wiadomo, że to są roczniki gdzieś powiedzmy 90 lata i wzwyż. Ale najważniejsze w samochodzie terenowym to jest rama i moi drodzy, jakbyście chcieli kiedyś terenówkę kupić, to rama to jest podstawą do tego, żeby po prostu ten samochód jeździł. Wszystko inne można naprawić, a ramę no to będzie trzeba spawać, rzeźbić i będą to gigantyczne koszta. Nauczyć się wszystkiego można po drodze i tak naprawdę przyjeżdżając do nas, jak często, gęsto ludzie pytają się, czy mogą do nas podjechać z nami, przejechać się na niedzielną wyprawę jakąś, jak najbardziej zapraszamy do wspólnych pojeżdżawek takich na terenie województwa lubuskiego. No i wtedy na przykład uczymy, mówimy, podpowiadamy, jak należy zblocze założyć, żeby wyjechać, jak podwoić tą siłę wyciągarki, co należy zrobić, żeby to auto było takie no, dzielniejsze w tym terenie. Także tego wszystkiego tak naprawdę możemy nauczyć na takich wspólnych wyjazdach, ale tak jak wspomniałaś o kanale YouTube'owym, który prowadzę, tam jest bardzo dużo poradników nagranych. Prowadzę taką serię pod tytułem Zrób to sam. I motając pierwszy swój samochód terenowy odnośnie Nissana Patrola, szukałem na YouTubie odcinków, jak zamontować na przykład snorkel. Wiesz, co to jest snorkel? Nie wiem, to ale jest, możesz to jak, tłumaczyć. Jak widzisz ten samochód terenowy, to ma taką mega fajną rurę z boku, wielką, z takim kominem wygiętym. To jest właśnie snorkel. To jest po to, że jest podwyższony dolot powietrza i możemy na przykład brodzić w wodzie, tam powiedzmy do 70 cm, do metra można w tą wodę wjechać i ta woda nie zostanie zassana po prostu do filtra powietrza i dzięki temu będziemy mogli jechać dalej. Ale kupiłem coś takiego i tak naprawdę nie wiedziałem, jak za to się zabrać, więc no, przeglądam tego YouTube'a, nic nie ma, gdzieś tam może jakieś zdjęcia były wstawione, no i tak pomyślałem, a może by to nagrać, może by
pokazać, nie? Tak naprawdę pierwszy samochód zbudowałem w ten sposób sam, nie nagrywając, ale przy drugim aucie, no już byłem mądrzejszy, wiedziałem jak to wszystko zrobić i motając drugie auto, tak naprawdę nagrałem i wymiana zawieszenia, i montaż snorkla, i wiele, wiele innych. Nawet kasowanie luzu, to jest taka podstawa w samochodzie terenowym, kasowanie luzu w przednich kołach. Czyli podzieliłeś się tą wiedzą, której wcześniej sam szukałeś? Tak, podzieliłem się z tą wiedzą i powiem ci, Monika, że sprawia mi to teraz ogromną przyjemność ze względu na to, że bardzo dużo ludzi do mnie pisze odnośnie tego, Adam, dziękuję ci za to, że coś takiego pokazałeś, dzięki tobie zaoszczędziłem 200 zł. No bo tak jest, do mechanika trzeba jechać, często mechanicy postępują w ten sposób. Ja nie mówię, że wszyscy, wszystkich do jednego worka nie będę wrzucał, ale często jest tak, że jak widzą samochód terenowy, to kwota jest razy dwa za zrobienie czegokolwiek. Więc te podziękowania, które płyną w moim kierunku właśnie z YouTube'a, w tych komentarzach, w wiadomościach prywatnych, no motywują mnie do dalszego działania, żeby jednak pokazywać, jak zrobić ten samochód samemu. A twój kanał nazywa się jak? Tak jak całe nasze stowarzyszenie, czyli 4x4 Dream Team, jak wpiszecie Państwo na YouTubie, to wyświetli się kanał. Także zapraszam do subskrypcji kanału. Tak, zainteresowanych, przede wszystkim zainteresowanych. Niebawem organizujecie offroadowy rajd turystyczny, na który już teraz serdecznie zapraszasz. A tak, rajd turystyczny, typowo dla dzieci, też dla rodzin. Nazywa się rajd turystyczny Doliną Pliszki. Jest to druga edycja. Pierwszą robiłem w tamtym roku, teraz drugą edycję wypuszczam. Bardzo fajny rajd, 120 km trasy. Po bezdrożach, głównie bezdrożami, także asfaltu to my jak najmniej unikamy tego. Przepiękna rzeka Pliszka, sama mówi za siebie, no jest cudowna, także 120 km tej trasy, plus do tego to jest sobota, a w niedzielę przepiękne zakończenie, tam 12 km płynięcia kajakami, skok z dwóch wodospadów i tak dalej, także no super. I między innymi do tego, co zmierzamy, spanie na dziko, czyli jest to połączenie takiego spania trochę niby na dziko, a niby w cywilizacji, ale to są namioty. Fakt, że są toalety, prysznice, ale już się można przyzwyczaić. Te dzieciaki jak załapią tego bakcyla, to później tak naprawdę wyjazd taki na dziko nie będzie sprawiał żadnego problemu. Super. A powiedz mi jeszcze, jakby słuchacze chcieli znaleźć informacje odnośnie tego rajdu turystycznego. Rajd turystyczny, tak, na naszej stronie facebookowej znajduje się w wydarzeniu, wpisując rajd turystyczny Doliną Pliszki, na pewno wyskoczy. Serdecznie zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca, także drogi słuchacze, jak chcecie, to piszcie. Na koniec naszej rozmowy, bo czas powolutku zmierza w stronę skrótu wiadomości, zapytam, o czym właściwie marzy każdy pasjonat offroadu? O czym marzy? To westchnienie. No właśnie, to westchnienie, bo ja najpierw marzyłem o tym, żeby mieć taką fajną mega terenówkę, a teraz tak naprawdę przy cenach paliwa marzę o tym, żeby paliła jak najmniej, ale po tych wszystkich modyfikacjach, które zostały przeprowadzone, no nie da się i to jest nie do uniknięcia. Taki samochód pali, mogę zdradzić tutaj, tylko kurczę, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ze względu na to, że panowie zawsze zaniżają, żeby żony nie wiedziały, ile to pali. No ale moje drogie, to tak 9 litrów max w terenie, razy dwa. Tak to wygląda, ale moim marzeniem było to, żeby po prostu kupić dobrą bazę tego samochodu. Tak jak wcześniej wspominałem, rama to podstawa i później możemy ten samochód modyfikować. Jak ją dobrze zabezpieczymy, to auto będzie jeździć. Są różne jeszcze dodatkowe marzenia, na przykład do Patrola wsadzić silnik BMW, żeby miał tam powiedzmy z 270 koni, 600 niuta. No ale to są marzenia górnej półki i na to jeszcze trzeba trochę poczekać. To tego ci serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był dziś Adam Malerowicz, prezes stowarzyszenia 4x4 Dream Team. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Z życia udało się. Ale fajnie, no super się z tobą gada w ogóle. A to już tyle minęło czasu? No już już weź tutaj, widzisz? Mówiłam ci. Dzięki bardzo. Dziękuję. Bardzo fajnie. Mega. Bardzo mi się podobało. Jak było, moi bardzo drodzy? Jak było? No super było. No super było. Dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.